Nazywam się Staszkiewicz Sebastian, jestem ekologiem, ichtiologiem i założycielem Fundacji Ratuj Ryby. Dzisiaj jest akcja ogólnopolska, to jest 9. już sprzątanie brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Kilkaset tysięcy niedopałków zostało zebranych przez ten czas. No i z całej tej akcji ponad 500 ton śmieci z rzeki Warty i 14 innych rzek zgłoszonych do tej akcji ogólnopolskiej. W około 200 miejscowościach w tej chwili odbywa się ta akcja. Od Częstochowy, czyli w zasadzie wasza grupa wdzięcznie cały czas pomagała w Częstochowie. Jeszcze tutaj zdecydowała się pomóc w Poznaniu, co mnie niezwykle cieszy. To jest niebywałe, bo mało jest takich grup i osób i partnerów, którzy nie tylko w jednym sztabie pomagają, ale w kilku. Ale tak naprawdę od tej Częstochowy do Kostrzyna w większości miejscowości nad całą rzeką Wartą są zgrupowane sztaby. My jak pierwsze akcje tutaj organizowaliśmy, to ludzie tak spojrzeli, ale co tu będziemy sprzątać, a nagle się znalazło 30 ton śmieci. Więc osoba, która raz przyjdzie na taką akcję, wiem, jestem tego przekonany, że będzie już przychodziła kolejny raz na akcję. Mało tego, będzie mówiła w rodzinie tam przy obiedzie, a zobaczcie ile było śmieci i tak dalej. I te rozmowy podczas takich rodzinnych na przykład spotkań powodują, że jednak coraz więcej powstaje dobrych praktyk świadomych, ale także chęci podjęcia takich działań, nawet jak na przykład jak tutaj. Dobra robota. Jeżeli uświadomimy sobie, ile codziennie nam daje środowisko, w postaci wody, w postaci czystego powietrza, w postaci roślin, warzyw i owoców, które spożywamy. I zadamy sobie pytanie, a co my dzisiaj daliśmy tej przyrodzie? To dojdziemy do własnego wniosku, że nawet czasami 1% jej dzisiaj nie daliśmy.